lecimy. Oczywiście kolejne spotkanie, tym razem już finałowe, EPT 20, ESL Open Cup, chciałem powiedzieć 127, wyjątkowa edycja. Mamy Reynora, który doszedł do finału Protossem, pokonał Showtime'a, pokonał Hero Marina Protossem. To już są dwa co najmniej bardzo duże zaskoczenia. Dla mnie też zaskoczeniem tak naprawdę jest, że wygrał z Triggerem, który nie jest jakimś niesamowitym, legendarnym graczem, ale jest dość dobrym Protossem w PvP. I już myślałem, że wystarczy na Reynora. Otóż nie. Także Ricardo Romiti, Kaizy Gaming, sponsor Red Bull, wiadomo, mistrz świata, wicemistrz też dwukrotny. Tutaj oczywiście Klem, czyli aktualny mistrz dreamhackowy europejski. Świeżynka właśnie pokonał Reynora, ale Reynora grającego z Ergiem. Zobaczymy, czy taki hojrak też na Protossa będzie. No właśnie. Generalnie biorąc, widzę, że już tutaj jakiś ten, już jakaś blokada ma miejsce. Ten SCV tak właśnie tak, aha, bo on nie chce przejechać na drugą stronę właśnie, no to niby jest randomowe. A ktoś tam mówi, że sam Hero Marin się w ogóle śmiał. Tak, tak. Że mu wyszedł taki random dobry, nie? Także no właśnie. Wyliczył. No właśnie, nie? Bo to jest dosłownie chyba... Ile tam? Sekunda została, czy w ogóle bez sekundy? Mniej niż sekunda, 25 na 25. Tak, tylko patent polega na tym, że to jak ten... Jakby jak jest 100%, to jest i tak jedna sekunda ci jeszcze została, tak, nie? Tak, tak, tak. To jest właśnie najlepsze, że on pokazuje 25 i to jest wtedy jeszcze jedna sekunda do zakończenia budowy. Także no właśnie. I znowu nie ma Zerga w finale. Dokładnie. Znaczy jest, w sumie, ej, ale to jest pierwszy finał ESL Open Cup, gdzie są wszystkie trzy rasy. Tak naprawdę, nie? 200 IQ. Dokładnie. Idealny balans. Piękne. Nie wierzę w to, co widzę i słyszę. Dobra. Widać, że zarówno Hero Marin, jak i Klem chcieli tak zagrać na Reynora, żeby go czymś zaskoczyć. Liczyli na to, że po pierwsze, no jak grał Hero Marin, to chciał zaskoczyć Proxy Raxami, nie? No czy to zaskoczenie się udało, to tak nie do końca, chociaż koszary się ukończyły. A teraz Klem chce wybić Reynora z rytmu i to jest bardzo mądre podejście, bo jak ktoś nie gra Protossem tak często, chociaż nie wiem, czy tak, nie tak często, to generalnie największy problem jest z takimi różnymi chamskimi zagrywkami, jakimś spowolnieniem i tak dalej, i tak dalej. Generalnie z nietypową grą jest problem. A póki co w sumie Reynor te wszystkie rzeczy dobrze kontruje. I nieważne, czy Hero Marin, czy Klem, jest naprawdę spoko. Tutaj też moim zdaniem wystarczająco defensywę prezentuje na razie Reynor. No ale zobaczymy, może Pylona straci, może jakieś proby też padną. Tak, tak. No Cyklon jest oczywiście troszeczkę irytujący dla tego Stalkera, do czegoś podobnego. Zaraz zobaczymy. Właśnie teraz jest lock on. Trochę poobijany, od razu oczywiście ten pylon pada, jest atak na Nexusa, tu raczej się go nie da zniszczyć, wydaje mi się. No tutaj tak trochę nie sądzę, żeby to dało radę. No to właśnie jedna dodatkowa rakietka trafiła. Ten lock on oczywiście ma swój cooldown. Coraz więcej Marinów tutaj przychodzi, naprawdę Klem robi się dosyć agresywny już w tym momencie. Reynor nie za bardzo ma jakąś odpowiedź na to wszystko. A czy może raczej ma odpowiedź, ale właśnie ciężko mu może z tej... Ej, ten Nexus padnie? No nie wierzę. O, i drugi cyklon już podjechał, okej, to już zaczyna wyglądać naprawdę bardzo groźnie. No Klem chyba ma dobry sposób na Reynora póki co, aż za dobry. Immortal się pojawia, on jest świetną kontrą na cyklony pod warunkiem, że ma do nich zasięg. Teraz no, akurat świetny zasięg miał ten cyklon do Stalkera. No dobra, niby obrona jest, chociaż wydaje mi się, że mógłby jeszcze Klem zaryzykować tutaj jakąś małą wymianę. Jak szybko Reynor idzie w kolosa. Ciekawe, ciekawe. Jakby chciał zagrać może jakiś taki mocny dwubazowy atak. Kiedyś miałem takiego builda, który nawet potrafił na progimeru wygrywać, ale nie wiem, czy to będzie to. Przedłużona lanca, kolos i za chwilę kolejne jednostki. Ciekawe jednak, czy technologię zrobi, bo zazwyczaj albo Blink, albo Stargate jest, a tu nie ma. Tu jest co innego. Tak, no kolos za chwileczkę wyskoczy, ten Nexus, no jakoś się tam trzyma, prawda, z dziurą w ścianie jedną i drugą. Okej, to już jakby troszeczkę mówi, że jednak Klem raczej, no można by stawiać na niego, że on tu pociśnie w tym best of five. A z drugiej jednakże strony dajmy troszeczkę się też Reynorowi rozgrzać w tym całym meczu. Excellent Thermalens w drodze, trzecia baza już także jest robiona. Ze strony Klema nie ma trzeciej bazy. Także on raczej będzie chyba tutaj stawiał na coś mocniejszego. Klem generalnie jest takim chyba, nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale Klem jest takim chyba bardziej graczem, który wydaje mi się, że wiesz, lubi sobie pocisnąć, nie, w midgame'ie.
No tak, tak, jest bardzo szybki. Zwłaszcza na zergów, na protosów też próbuje. Też jest taki szalony, chociaż bardziej słynie oczywiście z dwubazowej Hero Marine, ale Klem też nie stroni, jak widzimy. Od jakichś pushów Marine Cyklon z przejściem w kolejny push, który ma oczywiście anulować trzecią bazę. Pytanie tylko, czy to jest mądry pomysł na Protosa, który zagrał tak szybko Kolosa, nawet drugiego, i lancę przedłużoną też będzie mieć za chwilę Raynor. Zrzut do pierwszej bazy, tutaj już jest z tego co pamiętamy Steampack gotowy. No dobra, no ewidentnie Klem chce właśnie zaatakować i bardzo opóźnia swoją trzecią bazę, żeby to się stało. Będzie ją budować na miejscu, co zobaczy zresztą Raynor. No to zobaczmy, czy się powiedzie, czy nie. Tutaj oczywiście zrzut jest natychmiastowy i w sumie trochę straci na pewno. O, ten pylon w ogóle, ale no, no nie, na Kolosa to już nie może tak ryzykować Klem. No 4 probu padły, tutaj ten Mediwak też nie za bardzo jest w stanie podejść, od razu będziemy mieli też podejście do trzeciej bazy. Tam jest kolejny Kolosus, więc trzeba uważać, no i na pewno może tak po prostu sobie tutaj walcem wskoczyć, wtańczyć w tą trzecią bazę Klem. To jest całkiem fajne rozłożenie tych wszystkich jednostek, no ten drugi Kolosus był naprawdę i hand timing, jeśli chodzi o obronę tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest taki dosyć bezpieczny build, wiesz, te Kolosy bardzo fajnie pomagają, to nie są takie jednostki pod tytułem Disruptor, który gdzieś tam strzeli raz i później w zasadzie tej obrony nie masz. I jest w stanie naprawdę świetnie sobie radzić tutaj z tymi wszystkimi marinami, których troszeczkę jest, trzeci Kolosus już w tym momencie wychodzi, jest Steampack, bardzo ładnie ten Extreme Permanent zaczyna troszeczkę przetrzebić trochę tą ilość jednostek. No i właśnie, mamy podejście, okej, ten Kolosus, znaczy w sumie Siege Tank jest okej, jeszcze tylko w ogóle ten Force Field na Siege Tanka, czy był jakiś Manner Force Field, czy o co tutaj chodzi, ciężko powiedzieć. W każdym razie, padnie Robo Facility, to jest akurat dobry snipe. No pięknie pokazuje Klem, jak się ogrywa kogoś, kto ani Blinka, ani Phoenixów nie zagrał, to jest właśnie powód, mianowicie mobilność Mediwaków, bo nie trzeba walczyć z Kolosami, wystarczy być od nich szybszym. No i ten jeden Mediwak właśnie przeleciał przed chwilą z bazy pierwszej tutaj do tej trzeciej. No i takie podmianki, manewry bardzo ładne stosuje Klem. Chce trochę mobilnością, szybkością ograć Raynora, podobnie jak to robi w sumie, gdy gra na zergowego Ricardo. Będzie za moment kolejny atak na godzinę 12, tym razem z trzema Mediwakami. No ale są w sumie dość poprawnie rozdzielane Kolosy. Tutaj jeden, tutaj dwa od przodu, bardzo dobrze. Także chyba będzie dalej by. No jeszcze Force Fieldy trzeba ewentualnie użyć, o ile Klem będzie w ogóle wbiegał. Tak, no ta jedna mi napada natychmiastowo, druga jest ostrzelana, no i to będzie też na ten temat. I ten drop też raczej tutaj, wydaje mi się, że, znaczy może inaczej, można na siłę dropnąć, nie? Tam są 4 Stalkery, więc na pewno nie zestrzelą tych wszystkich Mediwaków na raz. Kolosus, no jest okej, okay, ale można pod nim dropnąć, próbować coś zrobić. Tam jest kilka maruderów, one mogą próbować jakby jako pierwsze tankować obrażenia. Z tym, że to będzie bardzo niebezpieczne oczywiście, nie? Więc to nie jest, wydaje mi się, że decyzja, którą Klem chce podjąć. I cały czas to wszystko jest widoczne. Tak jak mówiłeś w poprzedniej grze, że świetnie jakby tutaj też używa tych halucynacji. O, ładnie tutaj się wkleił tą lancą. W zasadzie głównie w Mariny zaatakował, także wyszło to całkiem spoko. Tylko teraz trzeba uważać właśnie, bo naprawdę cały czas kombinuje Klem i to bardzo mocno, żeby gdzieś tutaj próbować wejść, gdzie tego zawodnika protoskiego jest troszeczkę mniej na obronie. Zniszczony obserwer Raynora, który widział trzecią bazę swojego terańskiego przeciwnika. No, zrzuca się w te dwa Stalkery, baterie i kanona, trochę odważnie, ale bardzo słusznie Klem najpierw namierza baterię. Z tej strony, jak widzimy, też mała konfrontacja, nie najlepiej te zloty się rzuciły. Oj, tu nie ma za dużo Stalkerów, centry też tylko dwie, więc Kolosy są dobrym celem właśnie dla jednostek powietrznych Klema. Już teraz Wikingi podlatują, no i będą tak trochę bezkarnie może nawet atakować. Bateria jednak pomoże, chociaż nie jest to super bateria. No i świetny zrzut na 12. No widać, że ta mobilność Klema daje mu teraz już bardzo dobrą pozycję, prowadzenie. Może nawet zniszczenie Kolosa za chwilę, ale nie, kanony ratują. No w sumie kanony to dobry dodatek tej defensywy. Tak. A good building to have. Tu jeszcze może strzelić tego jednego Mediwaka? Tak, udało się. Był pusty, ale zawsze coś. Zawsze jest to jakaś tam jednostka, która padła. Zawsze z tą gazu do tyłu. Kolosus podejdzie, ma 9 zasięgu, więc w Mediwaka spokojnie dostrzeli. No i mamy te dwa kanony właśnie, o których wspomniałeś, które no, na taką grupę jednostek absolutnie nic nie są w stanie zrobić, oprócz oddania kilku strzałów i to będzie tyle na ten temat. Bardzo ładnie gra Klem, muszę przyznać, że świetnie tak próbuje właśnie, a to czasami w tą stronę, czasami w tamtą stronę, tylko po to, żeby jakoś tam gdzieś ominąć defensywę, gdzieś się załadować,
kilkoma jednostkami, żeby troszeczkę zmniejszyć ilość jednostek zbierających. I jest oczywiście 74-74, więc jak najbardziej Raynor nie ma tutaj złej gospodarki, wprost przeciwnie. Niemniej jednak widać tutaj dużo rzeczy na plus dla Klema, prawda? Upgrade'owo wygląda świetnie, jeśli chodzi o mobilność i w ogóle jakby to kontrolowanie gry, to naprawdę wygląda doskonale. No i o, świetna reakcja także ze strony Raynora. Dobra salwa teraz AMP, w ogóle nie za bardzo w cokolwiek trafił. I na ten moment wydaje mi się, że Klem ma solidną przewagę. No, w tej chwili na pewno. Zobaczymy, czy może jakieś małe co dla Raynora się jeszcze przydarzy. Tutaj, jak widzimy, stalkery ogarnęły miny. No dobrze gra Raynor, robi co może z tym, co ma. Najważniejsze, że przeżył i przechodzi w Disruptory, także widać, że wyciągnął też jakieś może lekkie wnioski z gier, które widział chociażby na Dreamhacku między Harstemem a Hero Marinem na przykład. Też tak to wyglądało, że około 3 kolosy, 4 bazy, potem w Disruptory lecimy, no i trzymamy się, twardo się trzymamy rozgrywki. No, atakujemy? Chyba nie, chyba jednak Klem nie chce jeszcze podchodzić, nawet EMP na te Archony nie zużył. Nie ma jeszcze ulepszenia do EMP, żeby było, żeby pokrywało większy obszar. Ale kolejne ghosty przynajmniej przychodzą, no i one oczywiście dezaktywują za chwileczkę Archony. Ale super bateria może im te osłony przywrócić. No tak. Chyba nie chce jednak wchodzić Klem, jeszcze nie. O, i robi to ulepszenie właśnie do ghostów. Tak. No, tych ghostów troszeczkę jest, MP mogą być naprawdę dobre. Zobaczymy, no właśnie, czy poleci jakiś pierwszy. Wygląda to, że na ten moment nie. Pickingów troszeczkę też jest, jeden kolosus prawie padł natychmiastowo. Tutaj dosyć mocny blink, żebyśmy jakoś tam jednego albo dwóch Pickingów pozbyć. Super bateria, czy została włączona? Dokładnie tak, w tym momencie już. No mogłaby tutaj pomóc, tylko troszeczkę za daleko są te wszystkie OMP-owane jednostki. Tu jest bardzo dużo marinów, więc trzeba na nie uważać oczywiście. No i ta pozycja może nie jest idealna właśnie dla stalkerów atakujących wikingi. Wikingi mają tak troszeczkę tutaj osłonki właśnie w postaci tych roślinek, które się świecą. I do tego jeszcze Purification Nova nie trafi w zasadzie w nic. Te dwa ghosty tymczasem znajdują się z przodu, zostaną zestrzelone. Tu jest naprawdę bardzo dużo marinów jeszcze, więc ten kolosus naprawdę jest tutaj ważny, żeby właśnie zadać jak największe obrażenia. Dosyć dużo zlotów warpowanych od góry, tylko po to, żeby tutaj próbować jeszcze coś zatankować. No dobrze byłoby nie tracić archonów ani stalkerów, a tym bardziej immortali i kolosów, kolosusów, przepraszam bardzo. Kolejne Purification Nova. Czy to się wyładował jakimś medbackiem w ogóle w środku tej armii? O co tutaj chodziło? To jest dobre pytanie. Ostatecznie Raynor Holtz ma oczywiście cały czas mniej. I dobrze byłoby, żeby taki może nie wychodził. No ale holduje to. No zdecydowanie. Żyje. A to już jest jakiś mały wyczyn, biorąc pod uwagę całą rozgrywkę. Mamy też kontratak w wykonaniu Raynora. Poleciał War Prism, już się nawet troszeczkę zawrócił. Pewnie wrzuci kolejnych zlotów do bazy Klema. No i to zmusza też Francuza do wycofania się. Takiego skromnego, może kilkoma przynajmniej jednostkami. Ale jednak też właśnie jest to mimo wszystko wycofanie. War Prism teleportowany do bazy, która właśnie jest atakowana przez Terrana. Od razu super bateria, doraźnie potrzebna, więc używamy. 8 SCV zniszczonych. No cały czas to jest w zasadzie walka o życie, jeżeli chodzi o Raynora. Klem nie zauważył bazy budowanej na 11 godzinie. Tutaj tak, poskanował Klem. On szuka w sumie tej bazy, która jest w innym miejscu niż się tego spodziewa. Disruptory jeszcze zostały w tej lokalizacji. No, irytujące tutaj, jakiś jeden zelot. Znaczy teraz już przybiegł drugi. A SCV generalnie, no tak to fajnie było, gdyby nie był zostały. Teraz w ogóle tutaj 11 SCV nagle gdzieś padło. Ostatecznie. I co ciekawe, nawet giną kolejne, bo te mariny i marudery po prostu to w ogóle zignorowały. Teraz mamy dosyć mocne wejście, tu jest troszeczkę baterii. Zaraz zobaczymy, poleci jak na Purification Nova, nie zrobiła absolutnie. Znaczy nie, przepraszam bardzo, zniszczyła super bateria. Przynajmniej tak to wyglądało. Te Purification Nova nie są w stanie niszczyć budynków. Przynajmniej, jeśli dobrze pamiętam. Ale są, wyglądało są. To do... Są w stanie? A, to tak. Przepraszam bardzo. To no właśnie. No i na ten moment wygląda to nieciekawie w mainie, no bo to jakby ta Purification Nova zadała dosyć konkretne obrażenia, ale zostało jeszcze troszeczkę jednostek kolosów, w końcu musiał tutaj też wejść, żeby ogarnąć jakąś tą defensywę. I to jak na razie tyle. Ja w sumie one mogą niszczyć budynki, bo dlaczego by nie mogły? No przecież jednostki też niszczą, nie? Jedyne, czego nie mogą zniszczyć Disruptory, to innych Disruptorów chyba, nie? Tak, naszych własnych oczywiście. No właśnie, właśnie. Znaczy przeciwnika Disruptory mogą, to by było idiotyczne. Tak. Ale ja nie wiem, dlaczego ja myślałem, że one nie mogą budynków atakować. To jest bez sensu. O! Tutaj niestety nie udało się nic zrobić. No też brawo, znaczy, udało się. No. Szybka reakcja. Mamy oczywiście podejście Klema, godzina 11 atakowana, tutaj ten skromny drop, ale Raynor zostawił jednostki na potrzeby defensywy. No niby dużo cały czas ma Raynor, może nawet więcej niż się Klem spodziewa,
Ale to cały czas bardzo kosztowne są rzeczy. O Boże, i kolosy popękały ekspresowo. No w Disruptorach nadzieja, ale wiadomo, że Klem nie będzie się tutaj szarpać, bo nie ma o co się szarpać. Te Stalkery tutaj zniszczone, zloty późno wysłane, ponowna próba z Dark Templarami nieudana. No i snajpowanie Dark Templarów. Myślałem, że go podniesie do War Prisma, to by było takie, no już skillowe. Ja przez to, że Raynor stracił 24 proby, a ma ich 79 na 83 SCV, także... Czy to jest jakiś taki patent pod tytułem wychodzimy na imprezkę i tak, dobra, wyciągam 100 zł z bankomatu i to jest wszystko, co dzisiaj wydam i później o 3 w nocy stoisz przy tym bankomacie znowu i tak i jeszcze ze 200. To tak to jakby z tego samego miejsca się wzięły te kolejne prałuby, czy o co tutaj chodzi? Okej, Blink w ogóle, nie ma Blinka do Dark Templarów, to jest ciekawe. W każdym razie poleciał jakiś MP, dokładnie tak, Dark Templary giną, tutaj jeszcze jakiś warpin i to w sumie nawet dosyć duży warpin do maina. Trzeba przyznać, a tymczasem tutaj dosyć konkretne eksplozje, kilka jednostek zostało załadzone do Medivaca tylko po to, żeby ich nie stracić. Tylko pytanie brzmi, czy jest wystarczająco dużo Protossa i wygląda na to, że nie. Jeszcze poleci nic, ponieważ został bardzo ładnie zesnajpowany ten Disruptor. No i to będzie chyba tyle na ten temat, jeśli chodzi o pierwszą rozgrywkę, bo tutaj po prostu nie ma co bronić kolejnego Nexusa. No troszkę lepszą kontrolę ma jednak Klem, trochę lepsze ogarnięcie. Tutaj ta kulka też nic nie zrobiła, zniszczył ją w porę francuski teran. No i w sumie... Kończymy. No, ale i tak ładnie walczy Raynor w sumie. Długo przeżył, dużo dłużej niż wydawać by się mogło, że może. A z drugiej strony, to by było mega imba tak naprawdę. Znaczy, z jednej strony to nie byłoby do końca mega imba, no bo jednak jakby musisz się trzech raz nauczyć. No tak. A, ale z drugiej strony byłoby to... Ale jak się tego nauczyć, nie? No bo jak to trenować w grach rankingowych, gdzie nie wiesz, jaką rasę dostaniesz. Możesz wychodzić po prostu, nie? Jak wiesz, miałeś mieć 25% winrate i po prostu wychodzić z gry za każdym razem, jak nie jest to mirror, nie? Także no... Nie no, trzeba by się z kimś umawiać co chwilę. Raczej to by było wydajniejsze, bo jak co chwilę byś wychodził z gier, no to właśnie byś co chwilę trafiał na kogoś za słabego. Możliwe. Chociaż jest to, jest to jakiś pomysł. Albo trzy różne konta i... O! I w sumie... Ale nie no, w sumie są osobne MMR-y na każdej rasie. No właśnie, aktualnie, nie? Aktualnie, to nie trzeba nawet. O, SCV. O, tutaj bym mógł zaatakować teraz tą SCV-kę. No, nie zrobił tego, dziwne trochę. Powiem szczerze, pojechał za tą drugą. No i na ten moment oczywiście mamy Orbital, jakiś tam Reaper jest grany, to są standardowe rzeczy ze strony Klema, który wygrywa 1-0. Raynor, jaki jest plan w takim razie? O, plan jest nie stracić tego proba, dobrze by było. On chciał się tutaj coś zablokować, wydaje mi się, ale nie do końca się udało. Dobrze było właśnie zacząć regenerować tarczę. I chyba właśnie na to poczekał, nie? No dosłownie, bo miał chyba 5 życia, więc jakby tylko jeden tarczy zregenerował, to znaczy, że ta, że prob nie zginie na strzała. Teraz oczywiście zginie. Powiem ci, że trochę nie rozumiem tej proby w sumie, ale może chodzi o to, żeby tutaj, wiesz, Reaper dobiegł chwilę później do Protossa, dosłownie parę sekund później i dzięki temu zniszczymy SCV, która robi bunkier, albo nie wiem, może też, no bo będzie szybciej, znaczy nie będzie adeptka szybciej, ale Reaper jest później, więc tak jakby to może pomóc w obronie, że tamtą probą się to zachował tak jak się zachował, ale lepiej jakby nią wjechał teraz mniej więcej, kiedy Reaper jest już tutaj albo był w połowie mapy, tak 2-15. To by był lepszy moment, żeby wjechać probku do przeciwnika. No i na razie trochę niefajnie się zaczyna dla Raynora ta mapa. Dwie proby stracone, do tego w sumie łącznie trzy z tym zwiadowcą i do tego ten bunkier. Tak. No tu trzeba uważać teraz trochę też na adeptkę, bo jakiś prob wyskoczył. To było takie dosyć ciekawe, tak? O, idziemy do pracy, a tutaj zamieszki przed Nexusem. Okej, bunker pada, nie wydaje ci się, że... Chociaż w sumie, chciałem powiedzieć, nie wydaje ci się, że trochę za wcześnie go sprzedał, ale z drugiej strony, co ten bunker niby miał tam zrobić? Nawet jakby probe zbierał minerały i był atakowany, to obok był Shieldbatter, więc jakby ten probe mógł po prostu robić co chce. I wydaje mi się, że to tak naprawdę i tak nie miało już sensu. No właśnie, trzeba uważać. No i Stargate za chwileczkę zostanie zakończony, Starport także w drodze. Obaj zawodnicy po jednej naturalnej bazie. Troszeczkę jednostek zbierających zostało straconych i jak na razie to wszystko miny, co oznacza Medivaca, także. A Protoss klasycznie
Feniksy. Akurat na tej mapie to chyba dość... Znaczy może nie jakieś niesamowicie też częste, ale chyba bardziej popularny ten Stargate wydaje mi się, że tutaj mógłby być, bo trzeba bardzo pilnować tej trasy powietrznej na godzinie 6. Do tego stopnia, że Terranie wiedzą, że tam raczej będą właśnie jakieś jednostki typu Feniks, może Oracle i po prostu latają górą. Może dalej, ale za to mniej przewidywalnie. A większe zaskoczenie często daje właśnie lepszy rezultat. O, jeszcze jedną probę wyrwał. Wow. No, czy to się opłacało? To jest dobre pytanie. Okej, dobra, ten Feniks to był troszeczkę właśnie... No niefortunny Feniks, można by tak powiedzieć. Z tym, że wiesz, że są dwie miny, one w tym momencie lecą z Medivaciem, także jest jakaś tam informacja dla Raynora, kosztowna oczywiście, ale no właśnie. A jakieś kolejne Feniksy od razu są grane, więc tutaj raczej dropować nie będzie można za bardzo w ogóle. I tutaj dosyć ciekawe pytanie, czy to jest jakby taka reakcja Raynora na to, że właśnie Clem no, dosyć go tak multitaskowo cisnął? I to jest nie najgorsza mapa w mojej opinii do takich rzeczy? No bo wiesz, jakby ta trzecia baza możesz gdzieś tam dropować od tyłu i tak dalej, do maina wskakiwać, jakiś tam gold, jakby ktoś chciał go złapać, no to od razu, prawda, jakieś medivaki, nie wiadomo jak jest, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co, znaczy wiadomo po co, żeby niszczyć. Więc może to jest jakaś taka odpowiedź, nie? Żeby mieć kontrolę mapy. Czy może raczej kontrolę mapy trochę większą, a to jest trochę brutalne. Znaczy jak na razie Raynor się na to nie złapał, nie? Ale to jest trochę takie właśnie. A podleć tutaj tymi Feniksami, bo zobacz, Medivac sobie stoi sam. Totalnie nie ma pod nim żadnych min. Tak jest, to jest oczywiście przynęta, ale nie łyknie tego na razie Raynor jak młody pelikan, bo przecież jest, jakby nie widział tego zrzutu, tego potencjalnego dropa. Może sobie teraz pomyślał, że Clem tego nie zagra, bo były miny zauważone. Nawiasem mówiąc, te dwie miny, on specjalnie Clem wydał rozkaz, żeby obie odpaliły w jednego Feniksa, bo domyślnie zrobi to tylko jedna i potem dopiero druga. Jak już ta pierwsza uderzy i ten Feniks dalej będzie żył, więc też fajna, szybka reakcja Clema to była. No i lecimy w trzecią bazę. Powoli, ale pewnie. No i podobna koncepcja, czyli Steampack, Combat Shield plus 1 i dwubazowa mocna presja i dlatego właśnie ta trzecia baza jest późniejsza. Zobaczymy, czy się uda. Podczas zarają się takie gry, gdzie Terran już tym po prostu wygrywa, tylko że właśnie Steampack by się przydał. Są te wspomniane miny, jednak użyte po prostu w ataku od przodu. To jest świetna kompozycja. No miny, mariny, dokładnie to, co chcemy mieć w tym scenariuszu. Idealna odpowiedź. No... Trzeba będzie troszkę uważać, żeby nie stracić Nexusa, zaraz zobaczymy, jak zechce sobie poradzić. Ta jedna mina została wykopana, to było akurat całkiem spoko, czy będzie chciał ją podnieść, nie uda się tego niestety zrobić. Od razu Steampack także do linii naturalnej, Force Field, o, dziękuję bardzo. Poszedł, o mój Boże, zapomnieć, jak się nazywa umiejętność, która w StarCraftie jest od 20 lat. A pomimo tego, że StarCraft ma 12 lat, to i tak jest już od, o mój Boże, jakiego czasu. Okej, w każdym razie te miny naprawdę robią tutaj dobrą robotę, właśnie tak troszeczkę zonują zawodnika protoskiego. Nexus nie jest jakoś super atakowany. O, teraz dobra próba przejęcia, no jedna mina zostanie zestrzelona, bardzo fajnie to wyszło tutaj. Takie szybkie myślenie ze strony Raynora, który od razu widzi, o, to jest moja szansa, o, mina odpali. I to w sumie nie najlepiej tak naprawdę, bo dużo Feniksów otrzymało bardzo dobre obrażenia, no i tak naprawdę to jest trochę miazga z Raynora już w tym momencie. Dokładnie, za dużo marinów, tak jak mówię, w tej sytuacji nie chcemy mieć maruderów, tylko miny, mariny i no i łatwo, jeżeli mamy kontrolę Clema, to dość łatwo, 2-0. Lecimy. Także no. Swoją drogą słyszałeś kiedyś o pizzy słodkiej z truskawkami, czy czekoladą i takimi innymi wymysłami? No w sumie ma to sens. Podobno w Brazylii takie rzeczy się zdarzają. No ale jak o tym pomyślisz, to tak jakby wiesz, no... Masz chleb z Nutellą, sobie posmarujesz chleb Nutellą, nie? No i jesz to. No to co za problem, nie? Na placek do pizzy to jest takie chlebowate coś, nie? Zależy jaką mąkę weźmiesz. No, to w sumie racja też. Ale jo, ja bym, znaczy w sensie nie takim, że bijesz to jako obiad, nie? Tylko bardziej jako taki rodzaj jakiegoś, nie wiem, deserku dla Beki. Ale jo. Ja bym tutaj nie... Znaczy nie hejcił, no... Nie jest to pewnie coś super zdrowego. Rozumiem, ale nie akceptuję. Dokładnie. Rozumiem. Są różne zboczenia, no Igor, co ja mogę powiedzieć, no... I don't king shame, więc... No king shaming. Powiem szczerze, że ludzie wymyślają gorsze rzeczy. Powiem szczerze, że lepsza pizza na słodko... Taka w sensie, no wiadomo, że tam nie będzie sosu pomidorowego. Ty, ale zobacz, taka pizza, nie? Aha. Pizza na słodko, zamiast sosu pomidorowego, dżem. Uuu. Nie?
I na to jakieś, zamiast na przykład, nie wiem, salami, to plasterki, banana, tego typu rzeczy. Ale jak to podgrzać w ogóle, bo to się piecze? Ale nie podgrzewasz tego, no właśnie, nie, no robisz pizzę. Sam ten pizzę, spód, nie? Sam ten spód. No, robisz pizzę, ona stygnie i dopiero wtedy tam wszystko osadzisz, nie? To ma sens, tak, to wtedy no, tak, ja bo... Bo są ludzie, co zrobili coś takiego i jeszcze to potem upiekli, ale to wygląd tego, tych różnych, wiesz, słodyczy upieczonych, to powiem ci, no, dostałem raka od samego patrzenia, nie? Takiego no. Wirtualnego oczywiście. Wiadomo. Nie, no to są ludzie, którzy mają po prostu, no, mają za dużo czasu po prostu, no. To są ludzie, którzy powinni się za robotę wziąć, nie? To jest to, co 500 plus robi z człowiekiem, nie? O! Co jest? Halo, Klem? No serio, ze wszystkich graczy Klem? Wow. Rozumiem, jakby Reynor grał nagle teradem i to wpuścił, nie? Ale Klem? Mm-hmm. Tak se proba weszła. Jeszcze jakby mu zajął asymilator, to by dopiero była... No, jeszcze taki maner asymilator na sam koniec, nie? Tak, dla, żeby pogardę rzucić. O, ten, okej, dobra, będzie w stanie się cofnąć, także jest okej. No jest SCV, teraz może się pobawić właśnie w strzelanie do SCV, który będzie tak wskakiwał z powrotem do tego. A Reaper już się regeneruje, oczywiście pamiętam, że ta regeneracja się włącza też w bunkrze, no bo to jest po prostu czasowe. Nie pamiętam dokładnie, o wow, okej, dobra, jeden pro upadł. Jakby ten Stalker to jakby nie za bardzo ogarnie w ogóle, co powinien atakować chyba. Okej, Reaper w końcu zginie. Turbi Stalker wyskoczył, no i bunk jest sprzedany i to tyle. No na ten moment Reynor, no wygląda to normalnie, nie? Nie ma tutaj jakiegoś dramatu. Tak, na pewno obrażenia nie były jakieś gigantyczne. Dwie probki Reaper i tyle. Starport gra Klem, czyli po raz kolejny chyba idzie w kierunku jakiegoś zrzutu minowego, a Reynor ponownie, tak jak na pierwszej mapie, idzie w szybkie robo, czyli ani Blink, ani Stargate, tylko robo, ciekawe. Przyznam, że z chęcią bym zobaczył jakiegoś Kolos dropa, albo Disruptor może nawet dropa, jakieś takie cudowanie na ekranie, bo chyba musi liczyć trochę na szczęście. Co robi Klem tym mułem? Muł nie atakuje, panie Bagieta. No. Ale chociaż to jest, blokuje on, ciałem no, niby, no. No właśnie, nie? To jest zawsze coś. To jest taki muł, który, wiesz, to jest jak nie wiem, no, nie wiem w sumie. Chciałem powiedzieć jakiś tytuł książki, ale nie za bardzo mi żaden przychodzi do głowy. Wiesz, taki o kimś, co chciało być czymś. Jakby jest jakiś taki tytuł książki o mule, który chciał być SCV-ką? Ja słyszałem o kocie, takiego? Który psie chyba, który jeździł koleją. No właśnie, coś to takiego. Samo mi przyszło do głowy. Ty, ale no, ciężko, właśnie. Ciężko. Dokładnie. Oj. Wyobraź sobie, zet chleb z serem i Nutellą. No ale nie dajesz sera na słodką pizzę właśnie. Właśnie nie. No nie, chyba, no, że nie. Twaróg, ej, słodki twaróg na tą pizzę jeszcze. To jest słodki twaróg? No. Taki z cukrem? No w sensie, no, że sobie twaróg z cukrem go, dobra, nie? Dobra. Albo mascarpone takie, wiesz, słodkie. O, w tym kierunku też, nie? Może. Jo, panowie, to jest do zrobienia, nie? Tylko po prostu my jako Polacy musimy jakoś zrobić to dobrze, nie? Odłożyć cebulę tak... i zrobić. No, dokładnie, słodką cebulkę. Karmelizowaną. Mhm. Oj. Okej, Medivac wylatuje, zostanie zauważony przez obserwatora, to jest akurat dosyć ważne, bo Reynor nie zostanie zaskoczony. No i ostatnimi czasy te Medivaki go naprawdę tutaj cisną. Jeśli chodzi w ogóle jeszcze o poprzednią grę, to mi się podoba, w jaki sposób w ogóle Klem zareagował, nie? Że okej, ja widzę Feniksy, to od razu cię mocno cisnę razem z tymi minami. Zastrzelił mu tego Medivaka! Nice! Naprawdę świetnie rozłożone obserwatory. To zasługa tego obserwatora, ale w sumie tego też, no bo za krzakiem, jak był Medivac tutaj jest krzak i Stalkery go normalnie nie widzą, nie? Mimo, że jest w powietrzu, ale nie widzą i to faktycznie też zasługa obserwera, no i tutaj wiadomo, mina zniszczona. Ej, halo, gdzie to jest jakaś defensywa? Jakaś taka sensowna? Autoturret póki co jest na obiekcie, no dobra, chociaż tyle. Dziwna ta presja, tak. Bo bez blinka, ale... Tak, to jest tak troszeczkę ten auto... O nie, okej, jest już Siege Tank, także jest okej. Zawołali większego brata, starszego brata, przepraszam bardzo. Chociaż może większy, może nie jest starszy, nie? No i okej, jest Extended Thermal Lens, tak wraca troszeczkę do korzeni Reynor. To chociaż tak głupio zabrzmiało, bo Reynor przecież nawet Protossem nie jest za bardzo, więc do jakich korzeni on ma wracać? I ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że to jest jakby taki troszeczkę bardziej przeżywalny tryb ze strony Reynora niż te Feniksy, no bo naprawdę świetnie Klem to wykorzystał. A na ten moment się zastanawiam właśnie,
co chce Clem zrobić, no bo jakby upgrade jedną do przodu, trochę więcej marinów jest, maruderów, siege tanki są w drodze, nie ma żadnych minek jak na razie, dwa kolejne komance, przepraszam bardzo, dwa kolejne raksy za chwileczkę będą gotowe, także można by się pokusić o jakieś próby dropa albo coś. No, za jakiś czas pewnie tak. Powiem ci, że chyba tym razem pozycja w, nie Francuza, właśnie Włocha mi się trochę bardziej podoba. Znaczy Clem spróbuje to wygrać jakąś dwubazówką, no bo 5 raksów zagrał, ale... Ale dobrze to się prezentuje, wystarczy zrobić wszędzie baterię, moim zdaniem jeszcze kanona by się przydało. Reynor je chętnie stawiał, wizja też jakaś na mapie jest nawet. Teraz arcyważna wizja i wiedza dla Reynora. W sumie Clem widzi tego opsa, ale chyba się nim specjalnie nie przejmie, tylko idzie na atak. No bo na nim jest ta presja, że on musi w sumie wygrać tym atakiem, a przynajmniej zadać duże obrażenia. Jest 20 robotników różnicy, czas gra na korzyść Reynora. O nie, Reynor! O, ale halo, ten obserwer coś tam widział! O, i teraz force field? Nie, nie zdążył. Gdyby tutaj był force field na rampie, gdyby on trochę jednostek złapał, to by było gigantyczne. Znaczy i tak nie gra źle Reynor, on zmusił teraz do rozstawienia czołgi Clema, więc opóźnia cały ten atak, no a przecież czeka na szarże. Dobra, powolutku. Tak, tak. Archon jest też w drodze, będzie można trochę więcej obrażeń zatankować. Tutaj akurat nie ma żadnej bazy, więc obrona nie musi być taka super szybka, super szczelna i super agresywna. Co może robić po prostu Reynor, to bronić się na tej rampie i na high groundzie. Teraz próbuję zajść to wszystko. O, ja zagra całkiem spoko, no bo to po pierwsze może być trochę nie bardziej niespodziewane, a po drugie właśnie takie, okej, dobra, jak widzisz, ja jestem w troszeczkę lepszej pozycji teraz, mam bardzo ładną pozycję, żeby po prostu wykonać dobrą szarżę na twoje jednostki. No i tak się składa, rozkłada co chwilę Clem, tak jakby... Znaczy on się bardzo boi tak naprawdę, że zostanie zaatakowany. On się tak próbuje cofnąć, teraz się wraca, okej. O, i w sumie to wygląda naprawdę fatalnie, ale czemu został za... O mój Boże, to jest jakiś dramat. To jest absolutny dramat. No miazgę. Dlaczego to... Aha, bo... O, okej. Okej, no tak jak mówiłem, ta pozycja Reynora była bardzo ładna, ekonomia, zagrał na czas, jeszcze to okrążenie na środku. No jestem pod wrażeniem nawet, jak tutaj to ładnie Reynor rozegrał, no ale też w zasadzie cała taktyka, cały ten scenariusz gry się odbył bardzo korzystnie dla Reynora pod tym kątem, że on wybrał, wiesz, no robo, jak otworzysz od robo i dostajesz taki atak od Terana, no to właśnie to jest na to, nie? Jakby na tę jedną rzecz taktyka Reynora była bardzo dobra, na inne rzeczy możliwe, że no niekoniecznie by była. No i jeszcze miał trochę szczęścia z niektórymi mediwakami. No, brawo, jest punkt honorowy dla Reynora, ładnie, mała niespodzianka. Lecimy dalej, Clem oczywiście czerwony, Reynor niebieski, honorowy punkt zdobyty. No i tak jak mówisz, Reynor ma ładnie dopracowane te okrążenia. Bo z ergami w zasadzie najlepiej tak walczyć najsensowniej, bo zawsze to minimalizuje jakieś obrażenia na przykład od Sishanków i Protosem w sumie też takie podejście się powinno stosować, jak walczymy na pusze terańskie. Problem jest taki, że zazwyczaj po prostu Protos ma mniej jednostek, więc ciężko być tym, który okrąża, jak masz mniej wojska. Ale teraz się Reynorowi udało to wypracować, także jest mała miła rzecz dla niego. Zobaczymy, czy Clem się pozbiera po tej przegranej. Póki co absolutnie klasyczne otwarcie w sumie Clementa. Ciekawe, czy to będzie najbardziej standardowa gra w jego wykonaniu, no bo póki co grał bardzo aktywnie, agresywnie, jakieś właśnie zrzuty w różne miejsca, mediwakami dużo manewrował. To jest to... No tak, tak, to mu lepiej wychodzi, lepiej, żeby do tego wrócił. I ciekawe też w sumie, czy Reynor znowu zagrał drobo. Bo bo wtedy co problemy z mediwakami, to już też kwestia właśnie identyfikacji Clema. Jak zobaczysz, że nie ma ani Stargate'a, ani Blinka, no to wtedy mediwaki i dropy desanty są dobrym pomysłem. Tak, tak, no z tymi Feniksami po prostu nie wyszło, nie? Robo wydaje się być takim bezpiecznym elementem rozgrywki, takim początkiem, który... No wiesz, te kolosy pojawiają się tam dosyć wcześnie, jesteś powiedzmy, że bardziej odporny właśnie na jakieś mocniejsze ataki, zwłaszcza, że w tak wcześniej fazie gry jest tutaj dosyć dużo marinów, trzeba uważać, okej, dobra, już nie trzeba, bo pro był i wybył. Że w takich wczesnych atakach pojawia się troszeczkę więcej marinów, prawda, niż maruderów, no bo skąd niby masz te maruder mieć? I to powoduje, że taki kolosus potrafi być naprawdę bardzo skuteczny. No zobaczymy w każdym razie. Na ten moment na ten moment jest Sentry i to jak na razie tyle na ten temat. A czyli otwarcie zwiadowcze. No. Co tam jedzie na godzinie 6, przepraszam bardzo. Dobrze, to jest SCV.
No to prawdopodobnie, znaczy może to być Helion Drop, ale nie musi. Mogą być też teoretycznie jakieś szybkie Banshee, też by to było całkiem ciekawe. No i w sumie to fajna taktyka pod tym kątem, znaczy w zasadzie pod każdym kątem. Nawet jeżeli to będą Heliony, to wydaje mi się, że jest to dobre zagranie, ale czas pokaże. Spatrzmy Starporta, to wiadome. A, jednak Helion Drop, okej. Okay. Chociaż trochę, nie wiem, czy w tym miejscu ten Starport to jest dobry pomysł, ale może właśnie go tutaj gra, dlatego że to nie będzie tylko Medivac, nie? Bo wtedy pewnie gdzieś tutaj, czy może tutaj by to zrobił. A tu możliwe, że będzie chciał jeszcze właśnie dorzucić albo Liberatory, albo Banshee. Dlatego tak blisko przeciwnika i daleko od siebie. Reynor leci z wiadowcą, to jest takie... Dość nieczęste otwarcie Protossów, ale stosowane też przez najlepszych, no i przez Reynora, którego jeszcze nie zaliczam jako najlepszego Protossa, ale w sumie wynik robi astronomiczny w tym turnieju. Mhm. Tak, no wygląda to naprawdę super. Ja myślę, że Reynor może się czuć zadowolony. Pytanie brzmi, czy go to popchnie właśnie go do grania więcej tym Protossem. W jakichś może większych turniejach także. Dwa Heliony w drodze, mamy Robobay, który za chwileczkę się zakończy. Tutaj kilka jednostek już czeka na jakiegoś dropa, który raczej przyleci nie z tego miejsca, co myśli Reynor. No i na ten moment tak trochę niefortunnie te jednostki są poustawiane. Robobay się za chwileczkę zakończy, to będzie można pewnie złapać jeszcze dodatkową jednostkę, tylko że no to jakby trochę niewystarczająco. Tak wydaje. No, to może wyglądać naprawdę źle. Tutaj akurat nie ma aż tak super dużo tych probów. Chociaż nie, no w sumie 13 w linii realnej. Wygląda to naprawdę spoko. No i już mamy straty i to takie... mogą być one naprawdę bardzo konkretne. Ustawił się zupełnie inaczej Reynor niż by sobie tego życzył. No nie spodziewał się ataku po prostu od tej strony pod tym kątem. Bardzo słuszny force field, ale... No tutaj jest wystarczająco dużo probek, żeby... Zwrócił się ten atak, on już i tak jest bardzo udany. No i teraz nie ma co atakować dalej, bo bateria uratuje te dwie proby, dlatego słusznie wyjeżdża Clem. No mega dobrze zagrane, widzę, że Starport jednak po wybudowaniu Medivaca wraca. Świetna zagrywka Clema, prowadzenie po jego stronie. No ale może jakiś mały cud jeszcze Ricardo spotka. Tym małym cudem albo będzie Kolos, albo Disruptor. Ja bym chyba Disruptora próbował i War Prisma. Ale Reynor stawia na Kolosy i... Powiedzmy, że w miarę solidną grę, tylko że już ciężko grać solidnie, jak ma się... Tak, jesteśmy do tyłu po prostu, no. Mniej probek. Tak, no... Zwłaszcza jak Protossem grasz na Terrana, to chciałbyś mieć więcej właśnie, ze względu na to, że Terran ma muły też. Więc no właśnie. No i na ten moment oczywiście Xenter Lens w drodze, jakiś Kolos oczywiście też jest produkowany w Robo Facility. Obserwator sobie podleci, tylko po to, żeby sprawdzać właśnie... Po pierwsze, jakby kiedy zawodnik terański gdzieś tam wychodzi, kiedy z rampy to wszystko schodzi, czy tutaj gdzieś jakiś może command center za chwileczkę nie będzie przelatywał, albo coś podobnego. No i tutaj głównie chodzi właśnie o timing jakiegoś takiego ataku pod tytułem, dobra, chcę wyjść zanim ty będziesz miał jakiś krytyczny upgrade, albo ja będę miał jakieś dobre upgrade'y. I jest trzecia baza, okej, okay, łącznie z tym obserwatorem, czyli razem z tym... Znaczy wydaje mi się, że to jest po prostu bezpieczne otwarcie i Reynor się czuje bezpiecznie. Tak, okej, okay, ja będę miał Kolosa, mogę zrobić tą trzecią bazę, stać mnie na to defensywnie. No, póki co jeszcze tak. Zobaczymy, czy i tak mimo wszystko tego jakoś Clem nie ukara. Bo Kolos faktycznie z Forcefieldami daje duże bezpieczeństwo. Też ciekawe rozdzielenie jednostek przez Reynora. Bardzo dużo, znaczy dużo, no trzy Stalkery się przytuliły mocno do lewej strony mapy, popatrzyły, pomyślały, ale akurat nic nie przelatywało. Natomiast ten Obserwer zauważy wyjście Clema, to jest ważne. No i przy okazji też będzie zauważona trzecia baza. Clement nie chce polegać na tym, że wygra tym atakiem, chociaż jakby dobrze manewrował, to duże szanse są na takie zwycięstwo nietrudne. No... Mądrze wychodzi Reynor moim zdaniem, to jest bardzo spoko, może złapie na przykład Sztanka. Force Field? Nie, już nie zdąży go rzucić, było trochę blisko też przez chwilę, niepotrzebnie Reynor biegł w dół, bo możliwe, że był potencjał. Trzeci Kolos za chwilę będzie, no już w sumie jest budowany, a dwa tutaj od przodu patrzą, tylko no teraz jest problem, teraz jest bardzo duży problem, bo bez Blinka no to nie robota. No właśnie do tego się to sprowadza, że Clem wie, że tutaj... Po prostu na desanty nie ma najlepszej reakcji. Wiadomo, że są Stalkery, tylko że one też nie są takie dobre, nie? No, zwłaszcza kilka marderów tutaj stoi, nagle włączają Steampacka i te Stalkery zaczynają naprawdę ekstremalnie szybko padać. No i po raz kolejny zesnajpowany Robo Facility, chociaż chciałbym na pewno dokładnie tak chyba będzie w stanie to zrobić. Straci tutaj dosyć dużo jednostek, ale ostatecznie opłacało się to w mojej opinii.
Do tego jeszcze właśnie ta cała grupa pojazdów była związana z walką w mainie. Teraz będziemy mieli recall do trzeciej bazy, która także jest atakowana. Tutaj już jakieś proby się próbują wycofać, dostaną jedną minę i to będzie tyle na ten temat. Nie było w ogóle żadnego recalla, wygląda na to takiego jakiegoś sensownego. No i tak naprawdę biegając właśnie w tej WFT pomiędzy tymi krytycznymi miejscami, gdzie jest atakowany, to raz, że Raynor po prostu traci to wszystko odważę. Cały czas nie ma dobrej obrony w miejscu, z którego wyszedł. No i to będzie tyle na ten temat. GG, 3 do 1. GG. No wynik spodziewany, przynajmniej ten jeden, ale tutaj była masa niespodzianek dzisiaj. Mimo wszystko mega szacun dla Raynora, Protossem dojść do finału, a to jest przecież Zerg. To jest rzecz chyba, która się nigdy nie zdarzyła w Open Cupie i nie wiem, czy w Go Forze kiedyś, czy takie rzeczy się w ogóle kiedykolwiek zdarzają. Dzisiaj mega dzień niespodzianek, ale bardzo fajne, fajne rozgrywki. Jak dzisiaj ktoś nie ogląda transmisji, polecam zobaczyć. No. Powiem szczerze, że to było dosyć ciekawe. Muszę przyznać, że... Zwłaszcza z Hero Marinem się nie spodziewałem zupełnie. No, to szokujące było. Dla Niemca pewnie też, już się pewnie oblizał i myślał, jak tam z Klemem pociśnie, a to psikus.